10 powodów, dlaczego Border Collie nie jest dla Ciebie. I tutaj od razu zaznaczę, że oczywiście Border Collie jest bardzo fajnym psem, tylko że nie każdy z nas nadaje się, żeby być opiekunem, opiekunką tego psa. Ale do szczegółów. Po pierwsze, to pies, który potrzebuje dużo naszej uwagi. To pies, który potrzebuje dużo uwagi ze strony swoich opiekunów, takiego aktywnego bycia z tym psem. Tu nie chodzi tylko o bycie obok niego, tu chodzi też o aktywne uczestniczenie w jego życiu, o aktywne bycie z tym psem. To nie jest tak, że jemu wystarczy być obok nas, tutaj jednak musimy brać udział w tym kontakcie i naprawdę zajmuje to dosyć dużo czasu. To jest pies jednak mocno absorbujący. Druga rzecz, no muszę to powiedzieć, to wulkan energii. Gigantyczny temperament, gigantyczne zapotrzebowanie na ruch i musimy mu go zapewnić. Bez tego jest źle. I naprawdę niewiele osób wśród nas jest w stanie poświęcić kilka godzin dziennie, żeby spędzić ten czas na zapewnieniu odpowiedniej aktywności i fizycznej, i umysłowej dla ich psa. A Border Collie naprawdę tego potrzebuje. Więc naprawdę nie masz czasu, żeby zapewnić mu ten ruch i wysiłek umysłowy, nie decyduj się nigdy na psa Border Collie. Trzecia rzecz. Gdy nie lubisz, kiedy pies często okazuje uczucia, gdy nie lubisz, kiedy pies potrafi być bardzo nachalny, no i okazywać te uczucia bardzo mocno i bardzo, bardzo, bardzo często, to Border Collie nie jest dla ciebie. To psy, które naprawdę potrafią bardzo dobitnie, bardzo często i bardzo tak mocno okazywać tą swoją gigantyczną miłość w stosunku do swoich opiekunów. To pies, który naprawdę potrafi wiele osób zaskoczyć, nawet takich, którzy uwielbiają ten kontakt z tym psem, jeśli chodzi o okazywanie uczuć, tym jak mocno i często Border Collie potrafi okazywać uczucia. I musimy o tym naprawdę bardzo mocno pamiętać. Czwarta rzecz. Border Collie, nudzący się Border Collie, to pies, który mocno odreagowuje, to pies, który sprawia bardzo dużo problemów. Jeśli nie jesteś w stanie zapewnić temu psu odpowiedniej ilości zadań, zajęcia, pracy i ten pies po prostu będzie się nudził, to naprawdę nie jest to pies dla ciebie. On może naprawdę sprawiać wiele problemów i szukać rozrywki, jakiejś pracy na własną łapę. Jest w tym bardzo pomysłowy i niestety ta pomysłowość nie zawsze, można powiedzieć, będzie przez nas doceniona, ponieważ ta pomysłowość niekiedy spowoduje, że będziemy bardzo, bardzo źli. To pies, w którego przypadku to bardzo, bardzo naprawdę może często się pojawiać. Czyli nie jesteś w stanie zapewnić mu odpowiedniej ilości pracy, ruchu, zajęcia i ten pies będzie się z tobą nudził, to nie jest pies dla ciebie. Piąta rzecz to bardzo silny instynkt zaganiania. To pies, który instynktownie, naturalnie próbuje zaganiać. I czy to będą najmłodsi, czy to będą rowerzyści, czy to będą inne zwierzęta, czy to będą nawet samochody, jednak ta chęć zaganiania w nim jest, co może sprawiać problemy, może przeszkadzać i może być wręcz niebezpieczne. Jednak to zaganianie w przypadku Border Collie to jest coś, co, no oczywiście to jest pies zaganiający, no i to jest coś, co od niego się wymaga, ale w takim zwykłym, codziennym życiu może to nam sprawiać problemy. Musimy go nauczyć, że kiedy pracuje, to pracuje, a w innych przypadkach, żeby tego swojego instynktu po prostu nie wykorzystywał. Szósty powód. Border Collie jest psem bardzo źle znoszącym samotność. To psy, które no, nienawidzą tej samotności. Ta samotność bardzo negatywnie na nie wpływa. Bardzo negatywnie odbija się na ich zachowaniu, na ich psychice. I to pies, który potrzebuje tego opiekuna no, właściwie cały czas. No, najchętniej widziałby nas obok siebie cały czas i cały czas byśmy najlepiej, żebyśmy jeszcze pracowali. Ale należy pamiętać, że Border Collie to pies, który bardzo źle znosi samotność. Więc kiedy pracujesz, kiedy często cię nie ma, kiedy można powiedzieć nie ma drugiej, trzeciej osoby, która w tym czasie mogłaby być z tym psem, Border Collie może to źle odbierać. Oczywiście nauczony jakiś czas zostanie sam,
To jest niemożliwe, żeby każdy z nas nie pracował i mógł siedzieć ze swoimi psami w domu, no chyba, że z nimi pracuje albo ma naprawdę dużo wolnego czasu, ale tutaj należy pamiętać, że Border Collie jest jednym z tych psów, który tą samotność bardzo źle znosi i kiedy często cię nie ma w domu, nie ma cię przez długi czas, nie ma kto być z tym psem w tym czasie albo na przykład przez większość tego czasu, to Border Collie nie będzie psem dla ciebie. Siódmy powód. Border Collie to pies, który bardzo sprawnie potrafi wykorzystywać swoją inteligencję, swój spryt i nasze, można powiedzieć, uległości, żeby wejść nam na głowę. Chociaż Border Collie jest bardzo przyjacielski, miły, przyjemny, fajny, miły, towarzyski, jest jednym z najlepszych psich przyjacieli na świecie, to jednak potrafi te swoje gigantyczne zalety wykorzystywać również po to, żebyśmy to my robili, co ten pies chce. On naprawdę bardzo skutecznie, niezauważalnie potrafi wejść nam na głowę. A efekty? No efekty potrafią być niekiedy bardzo ciekawe, no i nie zawsze do końca bardzo przyjemne. I tutaj musimy pamiętać, żeby konsekwentnie, spokojnie prowadzić tego psa, żeby nie pozwolić mu właśnie na tego typu rzeczy. Ósma rzecz, ósmy powód jest taki, że ten pies, jeśli chodzi o jego wychowanie, jeśli chodzi o jego prowadzenie, jednak wymaga sporej wiedzy. Wiedzy, którą nie każdy z nas posiada, wiedzy, którą oczywiście każdy z nas jest w stanie posiąść, jest się w stanie tego nauczyć, tylko że to zajmuje czas i musimy po prostu chcieć. Dlatego należy pamiętać, że Border Collie to nie jest pies dla wszystkich. Jednak ta odpowiednia ilość wiedzy, odpowiednie doświadczenie również w jego przypadku jest potrzebne. To nie jest pies, którego wychowa każdy. Nie jest to jakiś bardzo trudny pies w wychowaniu, nie jest nawet trudny w wychowaniu, ale jednak nie każdy z nas sobie z tym poradzi. Jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy i czasu, to oczywiście nie powinnaś na tego psa decydować. Dziewiąta rzecz. To psy, których często trzeba uczyć odpoczynku. Border Collie to pies, który mógłby pracować cały czas. To pies, który mógłby od rana do nocy cały czas pracować. I oczywiście dla niektórych jest to olbrzymia zaleta. Jednak w rzeczywistości należy pamiętać, że i my, i nasz pies musi też potrafić odpoczywać. To nie może być tak, żeby Border Collie był cały czas aktywny. Ani nie jest to dobre dla niego, ani nie jest to dobre dla nas. Więc musimy pamiętać, że jednak to pies, którego musimy nauczyć odpoczynku, to pies, który potrzebuje nauki tego odpoczynku i o tym musimy naprawdę cały czas pamiętać, żebyśmy mogli z nim tak normalnie żyć, żeby po prostu nie spędzać zbyt dużo czasu, czyli całego dnia, na zapewnianiu mu tego ruchu i wysiłku umysłowego. O tym musimy pamiętać. Dziesiąta rzecz. Tutaj miałem mówić o tym, że kiedy ten pies się nudzi, potrafi niszczyć, kopać, sprawiać problemy, tylko że powiedziałem o tym już w punkcie czwartym. Więc w punkcie dziesiątym jeszcze raz podkreślę, że to nie jest pies dla wszystkich. To nie jest pies nawet dla połowy z nas, ponieważ jego potrzeby są dosyć duże, no ale są wyraźne. To pies, o którym wiemy, że potrzebuje dużo ruchu, że potrzebuje odpowiedniego wychowania, które nie jest wcale aż tak trudne. Jest to pies niesamowicie inteligentny, potrzebujący szkolenia, potrzebujący pracy, no ale żeby mu to zapewnić, to już nie jest to taka prosta sprawa. A bez tego ten pies będzie nieszczęśliwy. A no chyba nikt z nas nie chce mieć nieszczęśliwego psa, ponieważ tak jak często mówię, nieszczęśliwy pies to też najczęściej nieszczęśliwi opiekunowie. Więc Border Collie, jako jeden z najfajniejszych psów na świecie, jest też jednym z tych bardziej wymagających psów na świecie. Ale kończmy. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam ponownie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.